Szanowne koleżanki i koledzy, witam wszystkich dziś bardzo serdecznie na naszym spotkaniu inaugurującym cykl programów poświęconych poprawności językowej. Nie da się ukryć, że język polski sprawia nam czasami sporo problemów. Pozwólcie, że kilka kwestii będziemy rozstrzygać w kolejnych cyklicznych spotkaniach. Od czego zaczniemy? Otóż całkiem niedawno rozpoczął się nowy rok. I teraz pytanie zasadnicze. Czy jest to rok 2022, czy 2022? Pojawia się zatem kwestia, jak odmieniać rok w dacie. Dylemat prawie że egzystencjalny. Nie da się ukryć, że określanie daty sprawia nam jeszcze czasami problemy. Zastanawiamy się, jaką formą posłużyć się. Otóż, o czym należy pamiętać? Pamiętajmy o tym, że rok 2000 był ostatnim rokiem XX wieku. Po nim nastąpił rok 2001, a po nim 2002. W związku z tym, po 1 stycznia rozpoczął się rok 2022. A więc to jest jedyna poprawna forma. Pamiętajmy zatem, że Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w roku 1025, a nie 1025. Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia roku 1798. Dziękuję.